Witam serdecznie, bardzo dziękuję za taktyczne przybycie na prędce zorganizowaną konferencję. Przepraszam za krótki termin, którym od zaproszenia minął. Powodem zorganizowania tej konferencji przyszła nam była odpowiedź na interpelację, jaką zostałem udzielona jak radnemu. Rok temu mniej więcej w tej samej czasie poprosiłem prezydenta o informację na temat stosowania klauzul społecznych w zamówieniach w pierwszym kwartale 2015 roku i w ostatnim miesiącu 2014. I wynik, czy informacje, które dostałem, mnie przeraziły. Tylko w kilku na 150 postępowań stosowano klauzule społeczne. Już wtedy zapowiedziałem w imieniu naszego klubu, że będziemy to monitorowali i będziemy prosili, aby rok później taką informację nam przedstawiono. I przedstawiono. I dzisiejsze spotkanie, Szanowni Państwo, jest po to, abyśmy z jednej strony powiedzieli sobie o tym, jakie są efekty niestosowania klauzul społecznych, jakie są efekty nieoglądania się na społeczne skutki udzielonych zamówień. W tym celu poprosiłem państwa z Ośrodka Myśli Społecznej Fernanda Lazala z Wrocławia. W pierwszej kolejności przedstawiał taki raport badań z ogólnokrajowy, nie z rynku tylko poznańskiego, ale z całego kraju. W dalszej kolejności przedstawi informacje na temat tego, jak stosowano klauzule społeczne w 2015 roku w Poznaniu. A na koniec myślę, że dla Państwa niezwykle ciekawa także informacja. Poprosiłem pana mecenasa Pawła Sędrowskiego z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, by propublikowano, poopowiadał, w jaki sposób praktycznie stosować klauzule społeczne w zamówieniach. Także na kanwie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych, bo tutaj, jak Państwo pewnie wiecie, szykuje się pewna rewolucja. Podaję głos Michał Syska, tak? Wstęp, czy Michale, poprowadź. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Michał Syska i kieruję pracami Ośrodka Myśli Społecznej Fernanda Lazala. Jest ze mną Katarzyna Duda, nasza ekspertka, która jest autorką raportu, który Państwu dzisiaj chcemy przedstawić, jego główne wyniki. Bardzo się cieszę, że możemy to zrobić właśnie w Poznaniu, ponieważ to wydarzenia poznańskie były pewną inspiracją do podjęcia tego tematu. Otóż dwa lata temu opinię publiczną, nie tylko poznańską, ale opinię publiczną w całej Polsce zaszokowała sytuacja z państw sprzątających instytucje publiczne właśnie tutaj w Poznaniu. To dotyczyło dwóch instytucji, Sądu Okręgowego oraz Uniwersytetu. Wtedy między innymi Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, której przedstawicielka, którego przedstawicielka jest z nami, także chciałem także przywitać, nagłośniła ten problem i my postanowiliśmy zadać sobie pytanie, znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ten problem poznański to jest problem tylko incydent lokalny, czy też to zjawisko ma charakter powszechny. Stąd podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu badań ogólnopolskich, które jeśli chodzi o swoją skalę, chyba są największe, jakie do tej pory przeprowadzono, jeśli chodzi właśnie o ten aspekt pracowniczy w zamówieniach publicznych, ponieważ nasze badanie objęło 64 instytucje w całej Polsce. W każdym województwie badaliśmy Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Uniwersytet oraz Sąd Okręgowy. Podobnej skali badania przeprowadziła także Najwyższa Izba Kontroli, która badała administrację rządową. Kilka dni temu wyniki tej kontroli zostały opublikowane, także odsyłam do dokumentu NIK-u. Wnioski są bardzo podobne do wniosków, które są w tym raporcie. Nie będę wdawał się w szczegóły, ponieważ o tych aspektach związanych ze stosowaniem klauzul pracowniczych będzie mówiła Katarzyna. Podejrzewam, że pani Agnieszka także powie, jak to wygląda z strony pracowników. Natomiast my badaliśmy okres, w którym instytucje publiczne mogły już korzystać w wyniku nowelizacji prawa z klauzuli pracowniczej, czyli zawierać w tych zamówieniach publicznych wymóg zatrudniania na umowę o pracę, czyli to był okres październik 2014, czerwiec 2015. Spośród tych 64 instytucji w tym czasie 30 przeprowadziło takie postępowania. Spośród tych 30 instytucji tylko 7 skorzystało z takiej możliwości, a o czym pewnie Kasia zaraz powie, tylko 2 tak naprawdę zastosowały ją z intencją poprawy sytuacji pracowniczej pracowników zatrudnianych.
zatrudnionych właśnie po to, by świadczyć usługi sprzątania i ochrony. Niewątpliwie to zjawisko związane z outsourcingiem usług technicznych, które wiąże się z prekaryzacją, czyli z pogarszaniem warunków osób pracujących w tych obszarach, bo to jest jakby główny wniosek naszego raportu, ale także kontroli Najwyższej Izby, także kontroli NIK-u oraz tych wszystkich wydarzeń, które były opisywane przez media. One wynikają jakby z zachodzących na siebie w Polsce dwóch procesów. Pierwsze to jest upowszechnianie w administracji takiej idei, która narodziła się na przełomie lat 70. i 80. w kręgu krajów anglosaskich, a mianowicie New Public Management, czyli taka teoria nowego zarządzania publicznego, która polega na tym, że instytucje publiczne zaczynają działać, kierować się taką logiką jak firmy działające dla zysku, i tak jak do tej pory instytucje publiczne czy administracja używa się takiej metafory, sterowała i wiosłowała, tak ta ideologia New Public Management stanowi, że instytucja publiczna ma sterować, natomiast wiosłowanie ma oddawać właśnie tym podmiotom zewnętrznym. I niewątpliwie wpływ tego myślenia w ostatnich dwóch dekadach w Polsce był bardzo silny i różne instytucje zostały poddane właśnie tej logice, na co także nałożyła się już taka typowo polska koncepcja taniego państwa, która narodziła się około roku 2005. To była reakcja na pewien nastroje społeczne wywołane nagłośnionymi aferami korupcyjnymi. Wówczas to właśnie sformułowano taką koncepcję taniego państwa, że instytucje publiczne muszą ciąć koszty swojego funkcjonowania. Tą ideę zapoczątkował rząd PiS-u, potem ta idea była kontynuowana przez wszystkie kolejne rządy, także innych opcji. I to spojrzenie, ta filozofia funkcjonowania powoduje, że mamy do czynienia właśnie z taką spontaniczną polityką pozbywania się instytucji publicznych odpowiedzialności za to, jak kształtowany jest rynek pracy w Polsce. I skutkami jest właśnie ta wspomniana prekaryzacja. Tutaj autorka raportu pokaże te najbardziej drastyczne przykłady, jak pracownicy, którzy pracują bez umów za 3,40 zł za godzinę, jak osoba, która przepracowała łącznie na dyżurze 160 godzin. Takich przykładów w tym raporcie znajdą Państwo dużo, ale także w tym raporcie widać, jak te idee, ta koncepcja taniego państwa, New Public Management, także wpłynęła na sposób myślenia ludzi odpowiedzialnych za te zamówienia, mianowicie gdy na przykład rozmawialiśmy z przedstawicielami uczelni wyższych, oni nie mówili o uniwersytecie jako placówce edukacyjnej czy placówce naukowej, tylko mówili o tym jako firmie. Znaczy jeden z przepytywanych przez nas profesorów powiedział, że wszystkie firmy przychodzą na outsourcing, także nasza firma także. I tutaj oczywiście pojęcie firmy miał na myśli uniwersytet. I żeby nie przedłużać, ten raport, po pierwsze bardzo się cieszę, że ten raport spotkał się z dosyć dużym zainteresowaniem. Znaczy, praktycznie już wszystkie główne media o tym raporcie są, co będzie także bardzo obszerny wywiad z autorką w Gazecie Wyborczej. Więc to świadczy, że ten temat jest istotny. Znaczy, my wyczuwamy, że ten temat jest istotny. Co najciekawsze, po publikacji tego raportu dostaliśmy wiele informacji, i co jest bardzo ciekawe, od właścicieli firm zajmujących się sprzątaniem i ochroną, którzy wskazywali, że oni z chęcią zatrudnialiby ludzi na umowach o pracę, ale instytucje publiczne dyktują takie warunki, że to jest praktycznie przez nich nie do spełnienia. Ten wymóg jest nie do spełnienia w przypadku właśnie takich warunków finansowych, które proponują instytucje publiczne. I w ostatnich tygodniach dostaliśmy na przykład dokumenty z zamówienia, jakie nas usługi ochrony sprzątania wydał jeden z zakładów ubezpieczeń społecznych w jednym z miast, gdzie to już w ogóle jest coś paradoksalnego, że to ZUS
proponuje takie warunki zamówienia, że praktycznie wiadomo, że ci ludzie zatrudnieni przy sprzątaniu ochronie nie będą wprowadzać żadnych składek do systemu ubezpieczeń społecznych, więc to są sytuacje paradoksalne, które pokazują na to, że instytucje publiczne i państwo jako takie nie działa kompleksowo, znaczy tutaj nie ma żadnej spójnej strategii i niewątpliwie to podważa także autorytet państwa. I na koniec jedno z takich bardzo konkretnych osiągnięć, które mamy po publikacji tego raportu. Otóż dzień po opublikowaniu tego raportu udaliśmy się do dyrektora szpitala MSWiA Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, gdzie pracownicy ochrony właśnie są zatrudniani za 3,70 na godzinę na czarno, bez umów. I przedstawiliśmy tą sytuację i dzisiaj dostaliśmy informację, że w przyszłym miesiącu będzie nowe postępowanie na nowe usługi i te warunki pracownicze mają w tym być zawarte, natomiast wydaje mi się, że jest czymś symbolicznym, że to szpital, który nazywa się Szpitalem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zatrudnia ochroniarzy, którzy pracują bez umów i za tak głodowe stawki i tak naprawdę nie są nawet objęci systemem ubezpieczenia zdrowotnego, więc to jest absurd na kilku poziomach. I na koniec informacyjnie, bo być może to Państwa zainteresuje, ponieważ jak sądzę, część z Państwa reprezentuje instytucje publiczne. Ostatnim akordem jakby naszego projektu będzie podręcznik dobrych praktyk. To znaczy na przełomie marca i kwietnia wydamy taką publikację ekspercką, która będzie stanowiła pewien praktyczny poradnik dla ludzi odpowiedzialnych za zamówienia, jak można w sposób racjonalny stosować klauzule propracownicze przy outsourcingu usług utrzymania czystości oraz ochrony w instytucjach publicznych. I mamy nadzieję, że ta publikacja ułatwi także instytucjom publicznym właśnie upowszechnianie tych praktyk, ponieważ jak zapewne powie za chwilę autorka naszego raportu, spotkaliśmy się także z takimi opiniami osób odpowiedzialnych za zamówienia, że oni byliby skłonni takie warunki wprowadzać do zamówień, natomiast nie do końca wiedzą jak, a także istnieje pewna bariera strachu, ponieważ istnieje obawa, że zastosowanie tego kryterium może być przyczynkiem do oskarżenia kogoś, na przykład o nie istnieje taka presja w sferze instytucji publicznych. Więc to tyle tytułem krótkiego wstępu o wniosków powie pani Katarzyna Duda. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zbadaliśmy 64 instytucje publiczne, powtórzę, z nich 30 przeprowadziło postępowania na usługi ochrony bądź sprzątania. Tylko 7 zastosowało klauzulę pracowniczą, wymagało od firm zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę, a więc pozostałe instytucje wymusiły na firmach konkurencję niskimi kosztami pracy. Kryterium najniższej ceny przy usługach sprzątania, przy usługach ochrony jest obowiązek stosowania drugiego kryterium. Kryterium najniższej ceny jest de facto kryterium najniższych kosztów pracy, jeżeli tak należy to odczytać. Z perspektywy firm sytuacja wygląda ustępująco. Mają do wyboru albo zastosować się do reguł, albo popełnić rynkowe samobójstwo, czyli po prostu przestać istnieć. A więc 23 instytucje publiczne wymusiły taką konkurencję z tymi kosztami pracy, usług. 7 zastosowało, z tego 2 instytucje publiczne z zamiarem poprawy bytu sytuacji życiowej pracowników. Co to znaczy? To znaczy, że 5 instytucji kierowało się względami jakości. Te instytucje uznały, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę będzie świadczył usługę lepiej. I w jednej z tych instytucji, gdy nie doszło do poprawy jakości usług, zerwano umowę. A więc to znaczy zwracamy uwagę na to, że ta klauzula powinna być stosowana właśnie z intencją poprawy sytuacji życiowej tych pracowników. Najczęstsze obawy przed zastosowaniem tej klauzuli to jest obawa przed zarzutem niegospodarności,
Następnie brak wiedzy na temat tego, jak kontrolować wywiązywanie się z tych przepisów. Nie wiedza właśnie na temat innych aktów prawnych. Podręcznik, który przygotujemy, wychodzi naprzeciw tym właśnie wątpliwościom. One nie są pozbawione podstaw, gdyż aż w 3 instytucjach publicznych, z 7, zastosowano taką klauzulę, firmy znalazły obejście tego przepisu. Jedna firma zatrudnia pracowników na 1/8 etatu, pozostałe czynności świadczą oni na podstawie cywilnoprawnych. Kolejna instytucja zatrudniła 10 pracowników na umowach o pracę, miała zatrudnić 25. Tych 15 to jest kadra zarządzająca firmą. Są nakładane na tą firmę kary już od miesięcy, ale chodzi na to, że bardziej im się to opłaca niż zatrudnić pracowników na umowach o pracę. Te obawy nie są bez podstawy. Ja je rozumiem, analizując te przypadki. Jednak jest wiele instytucji, które zastosowały takie przepisy poprawnie i mam nadzieję, że właśnie instytucje będą korzystać z tego. Jak wspomniałam, nie ma szans, nie ma możliwości, żeby w tych postępowaniach, w których nie zastosowano klauzuli, były umowy o pracę, chyba że to są pracownicy niepełnosprawni, bądź różnych związków, którzy mogą otrzymać taką umowę o pracę. Oni pracują na stawkach od około wahających się od 3 zł za godzinę do 8-10, ale minimalna stawka, z którą się spotkaliśmy, to była 3,40 na umowie o dzieło. Pracownicy ci muszą w związku z tym pracować 300-400 godzin miesięcznie, a więc to są 2, nawet 3 etaty. Ostatnio rozmawiałam z pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego, który stwierdził właśnie, że w tym miesiącu pracuje 21 dni, a więc 520 godzin. Nie można inaczej. Przy tych stawkach nie można inaczej. To są osoby, które bardzo obawiają się o swoje wynagrodzenie, uczulam właśnie na to w ostatnich miesiącach świadczenia usług przez firmę. Gdy firma kończy już współpracę z instytucją, no często wychodzi na siebie w innym mieście, nie zależy jej już tak bardzo na opinii, na współpracy, nie zamierza ubiegać się o przetarg. Istnieje ryzyko zwiększone, że w tym ostatnim miesiącu wynagrodzenie nie zostanie wypłacone. Pracownicy często radzą sobie w takiej sytuacji sami, gdyż na jednym uniwersytecie udali się z prośbą o pomoc do kanclerza, lecz usłyszeli, że nie są pracownikami tej instytucji, więc zaangażowali firmę, że nie oddadzą strojów służbowych i dopiero wówczas otrzymali zapewnienie, że takie wynagrodzenie zostanie im wypłacone. A więc jest wielka niepewność wypłacenia wynagrodzeń, stawki są niskie, to są pracownicy przemęczeni. Często pracują na standardem jest praca na 24-godzinnych dyżurach. Pracują po 48 godzin i tacy ludzie, no my, urzędnicy, najwyższe władze przechodzą obok ludzi, którzy właśnie pracują nieraz są trzeci dzień w pracy. Rekordista przepracował 165 godzin, to jest ponad tydzień. Wynikało to z przymusu organizacyjnego. Kolejny pan przepracował 105 godzin, właśnie w pierwszych miesiącach świadczenia usług, jak jeszcze zespół nie jest skompletowany, to często te osoby, które są, one muszą świadczyć pracę za wiele. Więc zwracamy uwagę, żeby może właśnie przy tych postępowaniach zwracać uwagę na pierwsze miesiące i ostatnie świadczenia usług. Wówczas pracownicy są bardzo zagrożeni.
Więc to są te najważniejsze kwestie. Niskie stawki, przemęczenie tych pracowników, niepewność co do wypłaty wynagrodzeń. I to jest naturalną konsekwencją braku społecznej, pracowniczej odpowiedzialności instytucji publicznych. Na tym na razie zakończę i zapraszam później do dyskusji. To może teraz bym poprosił panią Agnieszkę z inicjatywy pracowniczej, żeby krótko powiedziała, jak to wygląda z perspektywy Związku Zawodowego, zanim przejdziemy do prezentacji. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję bardzo za raport. Z jednej strony czytam go ze satysfakcją taką, bo dokładnie 2 lata temu zaczęły się protesty pań, które zostały oszukane przez podwykonawcę na uniwersytecie najpierw, potem w sądzie. I te 2 lata mam wrażenie, że udało się dużo zrobić na poziomie wywołania tematu. Odbyło się szereg protestów, pikiet, petycji, artykułów zarówno w prasie wielkopolskiej, jak i ogólnopolskiej. Myślę, że ten raport też jest jakimś jakby efektem tego ożywienia, tego ruchu protestu, który właściwie postawił sprawę jasno, że tak sformułowana przetargi publiczne, które właśnie jedynym jest cena, prowadzą do systemowego wyzysku. Także z jednej strony tutaj satysfakcja, z drugiej strony jestem w bezpośrednim kontakcie z paniami, które były poszkodowane właśnie wtedy i one do dzisiaj nie dostały swoich wynagrodzeń i ich poczucie jakby braku, utraty totalnego zaufania do instytucji publicznych, również do instytucji prawa. Zupełnie niedawno, kilka tygodni temu było miejsce w sądzie. Sąd uznał, odrzucił ich apelację co do sprawy, którą prowadziła prokuratura, najpierw umorzyła, która uznała, że ich nieopłacanie tych pań nie było przestępstwem, nie było uciążliwym łamaniem praw pracowniczych, ponieważ musiałyby przede wszystkim mieć umowę o pracę, której nie miały, po drugie pracodawca musiałby nie wypłacać wynagrodzeń przez dłużej niż 3 miesiące. Także będąc w bezpośrednim kontakcie z tymi paniami, które to wiem, jak olbrzymie jest rozgoryczenie i jak to poczucie zawodu po prostu, tym bardziej, że to są panie, które właściwie na podstawie których biografii można trochę krytycznie spojrzeć na transformację. Część z nich to są kobiety, które są już na emeryturze, były wcześniej pracownicami przemysłowymi, zostały zwolnione na początku lat 90., kiedy miała miejsce restrukturyzacja, potem były na bezrobociu, a teraz po prostu musiąc dorabiać do niewystarczającej energii emerytury, pracowały po prostu za darmo dla instytucji sądu i uniwersytetu. To na ich rozgoryczenie myślę, że musimy też pamiętać właśnie, że te panie, te panowie również, ale często ten duży jest ten problem kobiet, no nie mogą pozostać niewidoczne dla nas w tych instytucjach publicznych. Także cieszę się bardzo również, że raport pokazuje właśnie, że te historie nie są jednostkowe. Podczas naszych protestów, podczas rozmów z dyrektorem sądu na przykład na temat klauzul społecznych, spotkaliśmy się z opinią, że to jest kwestia jednego nieuczciwego podwykonawcy, tak? Który, przypomnę, podwykonawca, który wygrał przetarg, zlecił wykonanie swojej usługi swojej kolejnej firmie, która była firmą Krzaku zarejestrowaną w Londynie, także te panie miały firmę, umowę, oczywiście nie umowa pracy, ale z firmą w Londynie, w której w ogóle ich biuro, szukaliśmy w Londynie ich biura, nie ma takiego biura, no po prostu to jest... Spotkaliśmy się z opiniami, że to są pojedyncze przypadki, że to jest kwestia właśnie jednego. Dyrektor sądu powiedział, że on przez 20 lat sobie nie było takiej sytuacji, więc dawał sobie radę, więc sobie poradzi. A raport pokazuje to w takiej właśnie perspektywie historycznej ostatnich kilkunastu lat, jak takie przypadki są wynikiem podejścia do instytucji publicznej, tego uszczuplania, takiej wkradającej się właśnie prywatyzacji, komercjalizacji, która się wkrada tylnymi drzwiami do instytucji publicznych. I to jest bardzo niepokojące. Także z drugiej strony to rozgoryczenie nasze może wynikać z tego, że to się nie działo wczoraj, to było właśnie ostatnie kilkanaście lat, które doprowadziło do takiego stanu, jaki jest teraz. I co do strategii, które ruch pracowniczy, jak może odpowiadać, to z jednej strony bardzo dla pracowników, dla związków zawodowych trudne jest wygranie takiej sprawy w sądzie, z powodów, o których mówiłam, jakby
brak umów o pracę, firmy krzaków, których nie można jakby złapać, ciężko złapać. Czyli wydaje nam się, że udało nam się też nagłosić ten problem właśnie dlatego, że nie zawierzyliśmy instytucjom sądu, ani też nie, tylko uderzyliśmy bezpośrednio w krytykę instytucji macierzystych, które podejmowały te firmy oszustów. I też spotkaliśmy się z krytyką taką, że przecież to nie te firmy macierzyste są odpowiedzialne, ale z drugiej strony z perspektywy tych pań, z perspektywy pracowników, którzy są pracownicy pozostawione na samym sobie, to jest bardzo ważne. I to też jakby ta dyskusja i te rozmowy, raport, wydaje mi się, że to właśnie pokazuje, że jakby w ten sposób można domagać się swojego i to też takie jest, myślę, ostrzeżenie, myślę, że to też jak, że to się udało do tej pory nagłośnić tak bardzo, to jeżeli sytuacja by się powtórzyła również w Poznaniu, to myślę, że poszkodowani będą pikietować instytucje macierzyste, które po prostu nie uwzględniają tych czynników społecznych w przetargach, które ogłaszają. Jeszcze jedna ważna rzecz, że jeszcze z perspektywy pracowników, dzisiaj mówimy o klauzulach społecznych. Myślę, że też, że już teraz to powiem, jakby to jest to rozwiązanie, które faktycznie trochę ucywilizuje ten segment rynku pracy, ale z drugiej strony jest to trochę legitymizuje jednak podwykonawstwo w instytucjach publicznych. I z naszej perspektywy właśnie obserwowanie tego, jak już wprowadzane klauzule społeczne są obchodzone, w jaki sposób to wpływa na pracowników, którzy na przykład trudniej się organizować, mają prawo konstytucyjne do związki zawodowe, jak są podzieleni na firmy zewnętrzne, firmy macierzyste, że w moim przekonaniu należałoby oczywiście mówić o klauzulach, ale też domagać się od instytucji powrotu tych osób. W raporcie jest mowa, że któryś z dyrektorów powiedział, że są usługi zbywalne i niezbywalne, tak? I te zbywalne to są te brudne, sprzątanie, praca ochrony, którą można wyrzucić poza instytucję. Ważne jest wrócić do pytania o definicję, na przykład czym jest uniwersytet, czym jest sąd, czym jest urząd miasta i te wszystkie osoby włączyć z powrotem do tej instytucji macierzystej. I także, a klauzule z jednej strony no nie są rozwiązaniem tego problemu. Także to myślę też, że w naszej dyskusji powinniśmy o tym pamiętać. Tak, to właściwie tyle. Myślę, że też w takich dyskusjach, że mam nadzieję, że nie skończy się na raporcie i że wspólnie jako właśnie ruch protestu, ruch osoby, które czują się odpowiedzialne za instytucje publiczne, instytucje zaufania publicznego, przerwiemy ten systemowy ucisk, wyzysk, który obserwujemy na co dzień. Dziękuję bardzo. Co? Państwo, autorzy raportu badali przede wszystkim i badali samorządów, badali uniwersytety, urzędy, tylko urząd marszałkowski, tak? Natomiast nie urzędy gmin, urzędy powiatów. I co istotne, badaniu poddano tylko i wyłącznie, o ile dobrze pamiętam, usługi sprzątania i ochrony. Trzeba pamiętać, to od razu uwaga do mojej przedmówczyni, że klauzule społeczne nie dotyczą tylko tych dwóch sfer. Część zamówień tak czy siak będzie wyrzucane na zewnątrz, czyli w zakresie na przykład, strzelam tutaj z życia przykład chociażby poznańskiego TTBS-u, który stosuje zamówienia publiczne w zamówieniu wybudowania 10 domów, tak? To z całą pewnością urzędnicy tego nie będą robili, natomiast ważnym dla nas jest, żeby firmy wykonujące to zamówienie także zatrudniały w oparciu o umowę o pracę, więc klauzule z całą pewnością są potrzebne i potrzebne będą. Niewątpliwie widać światełko w tunelu. Rok temu, gdy, tak jak Państwu powiedziałem, zapytałem o klauzulę społeczną, to ponad 100-kilkanaście zamówień, w 3 czy 4 zastosowano tylko klauzulę społeczną i to tam prozatrudnieniową, tylko i wyłącznie. W tym roku widać zmiany na plus, aczkolwiek wiele instytucji tym zmianom jeszcze się nie podporządkowało. Kilka, szanowni Państwo, informacji. Otóż szacunkowa wartość rynku zamówień publicznych w Polsce w 2015 roku to około 150 miliardów złotych, a więc tą kwotą możemy oddziaływać na rynek pracy.
niezwykle trudno było oszacować wartość zamówień w Poznaniu. Nie dostałem niestety kompleksowych informacji, nie wystąpiłem o takiej kompleksowej informacji od wszystkich instytucji, jaka była wartość udzielonych przez nich zamówień, ale chociażby na przykładzie Aquanetu, to jest największa, czy jedna z największych poznańskich spółek, widać, że te kwoty są bardzo duże. Aquanet w 2015 roku na usługi i roboty zewnętrzne wydał ponad 190 milionów złotych. Z całą pewnością ta kwota zamówień wszystkich instytucji przekracza miliard złotych. Co badałem? Analizie poddaliśmy 799 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 30 tysięcy euro. Nie dla wszystkich ten próg był progiem jakby równie ważnym, chociażby w takich spółkach jak Aquanet, gdzie mamy do czynienia z zamówieniami sektorowymi, ten próg jest znacznie wyższy. Niemniej jednak także podano mi informacje właśnie od 30 tysięcy euro zwyżki. Dotyczyło to wszystkich zamówień, a więc nie konkretnych zamówień, tak jak w Państwa raporcie sprzątanie i ochrona, ale wszystkich zamówień udzielonych przez te instytucje. Zbadaliśmy, czy pytałem o 23 jednostki, zakłady budżetowe, o największe spółki miejskie, a także o Urząd Miasta Poznania. Jaki wynik tego badania? Otóż na te 799 postępowań, powiedziałbym jedynie, w 87 zastosowano klauzule społeczne, jest to poziom 11%. Poziom, który jest, porównując to z innymi samorządami w Polsce, trzeba to uczciwie powiedzieć, dość wysoki, jeżeli nie jeden z najwyższych. Niemniej jednak, proszę zobaczyć, do średniej państw Unii Europejskiej mamy jeszcze daleko, ta średnia to jest mniej więcej 30%. Poza tym, na co także chciałbym zwrócić uwagę, procentowy udział postępowań z klauzulami we wszystkich postępowaniach nie oddaje nam problemu, z którym mamy do czynienia, ponieważ niestety w tych zamówieniach o największym wolumenie, a więc tych, które mają szansę w największy sposób oddziaływać na rynek pracy, niestety tych klauzul społecznych nie stosowano. Tak wygląda to procentowo. Ciekawa jeszcze informacja, rodzaj klauzuli społecznej. Widać, że uczymy się dopiero w mieście stosować te klauzule społeczne. Zdecydowanie najwięcej klauzul dotyczy wymogu zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę, a więc tej klauzuli propracowniczej. To jest artykuł 29 ust. 4 punkt 4 ustawy o prawa zamówień publicznych. W niewielkim zakresie zastosowano w jednym zamówieniu w Zarządzie Transportu Miejskiego klauzulę 29 ust. 4 punkt 1a. To jest klauzula, która wymaga od wykonawcy pewnego inwestowania w nowych pracowników i osoby bezrobotne. Stosunkowo duże także było to przede wszystkim za sprawą Urzędu Miasta Poznania. Stosowanie klauzul z artykułu 91 ust. 2. Nie jest to klauzula dopuszczająca dany podmiot do udziału w zamówieniu. To jest klauzula, która ocenia, tak? To jest kryterium, które pozwala ocenić daną ofertę. Też nie do końca, w moim przekonaniu, jest to skuteczne rozwiązanie, bo czasami oferentom, kiedy mają powiedzmy 90% cenę i 10% inne czynniki, które wpływają na ocenę danej oferty, czasami po prostu opłaca się nie zatrudniać w oparciu o umowę o pracę, tylko w oparciu o umowę zlecenia, ponieważ tymi 90% ceny nadbiją wartość całej oferty, ale i tak dobrze oczywiście, że tego typu sygnał w tych postępowaniach się pojawił, tych postępowań w Urzędzie Miasta właśnie z tą klauzulą było 17 i w 7% postępowań, to były dosłownie 6 postępowań w Zarządzie Zieleni Miejskiej, także wskazano priorytet w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W tym zakresie myślę, że mamy w tym roku wiele do zrobienia, bo poza Zarządem Zieleni Miejskiej, tak na dobrą sprawę, żadna inna instytucja, przynajmniej z tych informacji, które mam, nie zdecydowało się na taką klauzulę osób niepełnosprawnych. Jak wiemy, w Poznaniu mamy mnóstwo. I to jest właśnie, szanowni Państwo, ten problem. W Poznaniu, proszę zwrócić uwagę, nie ma wielkiego problemu z bezrobociem, ale wielokrotnie zwraca się uwagę na słabą jakość pracy, na niskie zarobki, na jakość zatrudnienia w oparciu właśnie o zlecenia, umowę o dzieło. Tutaj koleżeństwo przed tym o tym wprost tak mocno nie powiedzieli, ale poza nieprzestrzeganiem norm czasu pracy, na co bardzo mocno zwrócono uwagę w tym raporcie, proszę pamiętać, że tam nie ma urlopów, tak, przy umowach zleceniach.
Tam nie ma mowy o jakichkolwiek zwolnieniach chorobowych, które byłyby płatne. Tam nie ma mowy o jakichkolwiek okresach wypowiedzenia, więc w tych wszystkich zamówieniach, w których nie zastosowano klauzul społecznych, niestety utrwalamy te nieciekawe trendy. Prezentacja nie do końca mi się udała, na dole były tabelki. Dobrze, Szanowni Państwo, w takim razie prezentacja od spółek miejskich rozpocznę. 77 postępowań w ZKZL-u, będę mówił z pamięci, 77 postępowań w ZKZL-u w 2015 roku, w ani jednym z tych postępowań nie zastosowano klauzuli społecznej. Zarządy zmieniały się dwukrotnie, więc to jest raczej pewna propozycja i uwaga, jest obecny pan prezes, do tego, aby w przyszłości tę sytuację zmienić. W czterech postępowaniach w NPGM-ie również nie zastosowano żadnej klauzuli społecznej. Bardzo ładnie na tym tle wygląda PTBS, który na 56 postępowań w 19 zastosował klauzulę społeczną. I co ciekawe, podam Państwu przykłady dobrych praktyk, tak? Bo stosowano klauzule społeczne, PTBS stosował tylko klauzule prozatrudnieniowe. Przy sprzątaniu powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej nieruchomości, co wydaje się oczywiste i możliwe do wprowadzenia, remont dachów, remont pomieszczeń kotłowni, wykonanie napraw wraz z odświeżeniem kolorystyki budynków, ale to jest bardzo ciekawe, zwróćcie uwagę, wbudowanie 10 budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, a więc na podmioty, które świadczą kompleksowe usługi, tak, wykonują prace budowlane, nałożono wprost obowiązek zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę. Dalej mamy sprzątanie powierzchni, naprawę elewacji. Z całą pewnością, proszę zwrócić uwagę, tego typu zadania, zamówienia są także udzielane przez ZKZL, przez MPGM i te dobre praktyki w moim przekonaniu powinny być także stosowane w pozostałych spółkach. Porty Lotnicze Ławica w żadnym z zamówień nie zastosowały klauzuli społecznej. Termy Maltańskie zastosowały klauzulę społeczną w dwóch jedynie zamówieniach na 12. W jednym nie stosowano między innymi klauzul społecznych przy usługach sprzątania, przy usługach ochrony. Jedną z klauzul, którą zastosowano prozatrudnieniową do zatrudnienia ratowników. I to dobrze, bo oczywiście to także wpływa na bezpieczeństwo uczestników właśnie zajęć na termach. Proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy tam mieli śmieciówki, tak? Czyli umowę o dzieło, umowy zlecenia i tam ileś godzin niezgodna z normami czasu pracy byłaby zbyt liczna. Proszę sobie wyobrazić, jak wpłynęłoby to na bezpieczeństwo właśnie uczestników zajęć. Na międzynarodowych targach poznańskich na 22 postępowania w 6 zastosowano klauzule społeczne, także tylko i wyłącznie klauzule prozatrudnieniowe. W Geopozie 15 postępowań, przepraszam, w 2 klauzulę społeczną, w Parniarni na 4 postępowania w żadnym nie zastosowano klauzuli społecznej żadnej. W Ogrodzie Zoologicznej na 16 postępowań w jednym tylko zastosowano klauzulę społeczną. No, od grudnia mamy nową panią dyrektor, mam nadzieję, że ta sytuacja się także w Ogrodzie Zoologicznym zmieni, bo proszę zobaczyć, tych postępowań jest niemało. Zarząd Zieleni Miejskiej. To jest, Szanowni Państwo, naprawdę jasny punkt na mapie Poznania. Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej jako jedyny tak naprawdę po mojej prezentacji, po interpelacji zeszłorocznej spotkał się ze mną. Starałem się pomóc, podpowiedzieć, w jaki sposób te klauzule społeczne stosować. I to jest jedyna jednostka, która jednocześnie w jednym zamówieniu stosuje często dwie klauzule, a więc z jednej strony prozatrudnieniową, z drugiej strony promującą zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Na 72 postępowania, 22 postępowania zawierały klauzulę społeczną. Zakład Lasów Państwowych, 2 postępowania i 2 klauzule, a więc 100% skuteczność. POSIRM na 40 postępowań, w ani jednym postępowaniu nie zastosował klauzuli społecznej, tak? A więc przy ochronie różnego rodzaju imprez, przy usługach czyszczenia, sprzątania, także tutaj zabrakło wyobraźni i zastosowania tejże klauzuli. To są dobre praktyki ZDM-u, na które też warto zwrócić uwagę. Tak? Rewitalizacja Zieleńca
ciągu pieszego, konserwacja i utrzymanie zieleni, budowa parku aktywności fizycznej, remont infrastruktury, zagospodarowanie terenu, glinianek, modernizacja parku, dostawa i sadzenie drzewek w Parku Marcinkowskiego. Dlaczego na to zwracam, Szanowni Państwo, uwagę? Bardzo często, gdy rozmawiam z dyrektorami, prezesami różnych spółek miejskich, uzyskuję taką informację, jak naprawdę są dwie informacje. Z jednej strony jest mowa o tym, że Pani Radna, ale jak wpłynie to na koszty, tak? Jak wpłynie to na koszty tych zamówień? I to rozumiem, ale z drugiej strony, Szanowni Państwo, nie jesteśmy republiką bananową. Nie powinniśmy wprowadzać standardów rywalizacji w oparciu o koszty pracy, a z drugiej strony pojawia się argument absolutnie chybiony, że specyfika działania naszej spółki nie pozwala na stosowanie klauzul. No bzdura, bzdura. W każdym obszarze działają firmy, które mogą zatrudniać albo w oparciu na zlecenie dzieła, albo w oparciu o umowę o pracę. Więc tutaj przykłady z przeróżnych dziedzin pokazują, że jeżeli się chce, to z całą pewnością te klauzule można stosować. I tak jak powiedziałem, naprawdę Dyrekcja Zarządu Ziemi Miejskiej zasługuje tutaj na pochwałę, bo bardzo uważnie stosuje różne klauzule, nie tylko prozatrudnieniową, ale także promującą zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Nieźle radzi sobie także z postępowaniami Zarząd Transportu Miejskiego. Widać, że tamto działanie jest skierowane, mogę mieć wiele zastrzeżeń do Pana Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego, ale z całą pewnością nie o to. Z całą pewnością i przy usługach sprzątania, i przy usługach zatrudnienia różnych firm, które świadczą na rzecz temu usługi, wprowadzało się i stara się wprowadzać klauzulę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. ZTM jest jeden niepokojący aspekt, na który już tutaj Pani zwróciła uwagę. Szanowni Państwo, kontrolerzy i osoby odpowiedzialne za sprzedaż biletów i za wiele innych usług są zatrudniani przez firmy zewnętrzne. Więc no, pojawia się zasadnicze pytanie, czy tak powinno być, tak? Czy rzeczywiście to jest optymalny model? Zawsze zadaję sobie miejsce pytanie i także mam nadzieję, że Państwo pokusicie się o tą refleksję. Czy chcielibyście być zatrudnieni przez Agencję Pracy Tymczasową do wykonywania pewnych usług w mieście Poznaniu? Czy chcielibyście być Państwo zatrudnieni w oparciu o kontrakt menedżerski? Czy mimo wszystko fajnie byłoby pracować w oparciu o umowę o pracę? Niezwykle niepokojące jest to, że tak jak powiedziałem, nie tyle procentowy udział tych zamówień, ale wolumen. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo poważne instytucje, takie jak Zarząd Dróg Miejskich i Poznańskie Inwestycje Miejskie, które pilotują wszystkie inwestycje powyżej miliona w Poznaniu, niemalże nie stosują klauzul społecznych. ZDM na 116 postępowań w zeszłym roku stosował klauzulę w zaledwie 4 czy 5 postępowaniach. PIM w żadnej. Tak? To są duże zamówienia na budowę, na rozbudowę układów różnych drogowych. Ze spokojem można byłoby wprowadzić tutaj klauzulę prozatrudnieniową. W jakich między innymi tutaj mieliśmy dobre praktyki, te złe praktyki, w jakich zamówieniach nie ma, między innymi, a spokojnie mogłyby być klauzule prozatrudnieniowe. ZTM, świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości 373 przystanków autobusowych Poznania. Tak? Nie ma klauzuli prozatrudnieniowej. ZDM, remonty nawierzchni dróg, różnego rodzaju dróg, bo te zamówienia się tam powtarzają. Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego. Dlaczego nie miałaby tego wykonywać firma i pracownicy w oparciu o umowę o pracę? Wywóz worków z liśćmi zebranymi przez mieszkańców miasta Poznania. Usługa polegająca na wycince drzew z pasa drogowego. PIM na przykład, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Poznania, także brak klauzuli zatrudnieniowej. Roboty budowlane, budowa sali gimnastycznej, także brak takiej klauzuli. No, mniejsze spółki, aczkolwiek też ani jedna z tych spółek nie zastosowała klauzuli zamówień publicznych, klauzuli społecznej. Targowiska w żadnym postępowaniu, ZZO na 27 postępowań w żadnym nie zastosowała klauzuli społecznej. Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, a więc spółka, która też kilka kluczowych inwestycji w Poznaniu prowadzi, również na 7 postępowań w żadnym nie zastosowała klauzuli społecznej. Tak wdzięczne instytucje kultury jak Biblioteka czy Centrum Kultury Zamek również się w tym zakresie nie popisały. Ani jednej klauzuli społecznej w 2015 roku, a tych zamówień Państwo widzicie przynajmniej w CK Zamek jest ponad 30. No i giganci, powiedziałbym, zamówień publicznych w Poznaniu.
Aquanet, 83 zamówienia publiczne na łączną wartość ponad 190 milionów złotych. To są tylko zamówienia powyżej 30 tysięcy euro i w żadnym z tych zamówień nie było klauzuli społecznej. W żadnym z postępowań nie było klauzuli prozatrudnieniowej. W MPK na 60 postępowań, zaledwie w jednym postępowaniu była klauzula prozatrudnieniowa i to według mojej wiedzy po pewnej awanturze po prostu służby sprzątające, sprzątaczki, które były zatrudnione wcześniej w tejże spółce, świadczą usługi jak outsourcingowe, tak, firma zewnętrzna i tam wprowadzono obowiązek zapewnienia na podstawie umowy o pracę. Czy tym paniom zrobiono tam dobrze? No, mam wrażenie, że niekoniecznie, że wolałyby pracować w MPK i korzystać z wszystkich przywilejów. W PKS-ie na jedno postępowanie nie udzielono żadnej klauzuli. No to przykłady tych złych praktyk, tak? Więc ochrona mienia MPK, utrzymanie czystości porządku, pętli, dostawa, serwis gwarancyjny tramwajów jedno- i dwukierunkowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przy umowach dostawy również wprowadzać klauzulę prozatrudnieniową, remont terowiska, naprawianie szyn, usługa utrzymania czystości porządku infrastruktury, odśnieżanie dachów. Co ciekawe, w wielu instytucje nie biorą z siebie przykładu, tak? Teraz będę o tym mówił. Bardzo fajne klauzule i w ciekawych zamówieniach są między innymi prozatrudnieniowe stosowane przez Urząd Miasta Poznania, tutaj ukłon w stronę pana sekretarza miasta, między innymi w mieście, czy wprowadzano w podobnych zamówieniach klauzule, tak? W miejskich instytucjach już nie. To jest błąd, to jest brak konsekwencji. Właśnie, Urząd Miasta Poznania, udzielono 155 zamówień, czy udzielono 155 zamówień, 81% tych zamówień nie było klauzuli. Ja specjalnie to rozbiłem, tak? W sumie w 19% były te klauzule, z czego w 8% były to te stricte klauzule prozatrudnieniowe. W 11% uczyniono element oceny oferty. Elementem oceny oferty uczyniono to, czy firma zatrudni w oparciu o umowę o pracę. Dobrze, że ta klauzula się pojawiła, dobrze, że ona była, lepsze jest takie rozwiązanie niż żadne, ale oczywiście w moim przekonaniu bardziej efektywne są te klauzule z artykułu 29. W jakich na przykład postępowaniach nie pojawiły się klauzule? Interwencyjne, porządkowe, porządkowanie terenów stanowiących własność miasta Poznania. W wielu miejscach, bo to zamówienie kilkukrotnie było udzielane, takich klauzul nie było, w usługach cateringowych, w usługach sprzątania wewnątrz budynku. Co ciekawe, w pewnych okresach te klauzule w identycznych zamówieniach były stosowane, w innych już nie, więc nie mamy także tutaj konsekwencji. Żywienie dzieci, sprzątanie terenu nad wartym, utrzymanie czystości pomników tablic pamiątkowych przed obchodami rocznicowymi w 2016 roku. Szanowni Państwo, musimy domagać się od instytucji publicznych już na zakończenie tego, aby stosowały klauzule społeczne. Możemy i musimy oczekiwać od wykonawców firm, które wykonują pracę na rzecz miasta, żeby także wykonywały pewne zadania publiczne, między innymi przez zatrudnienie osób niepełnosprawnych i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. I już dzisiaj, Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przekazać taką informację, że idziemy jako klub z taką inicjatywą, że prezydent miasta Poznania, podobnie jak to uczynił prezydent miasta stołecznego Warszawy, wprowadził zarządzenie nakładające na jednostki obowiązek stosowania klauzul społecznych w określonych kategoriach zamówień. Proszę zobaczyć, od października 2015 roku w tych wszystkich zamówieniach w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w urzędach dzielnic i w wybranych jednostkach, zakładach budżetowych jest obowiązek stosowania klauzul umownych, a we wszystkich innych jest zalecenie stosowania tych klauzul, przepraszam, nie umownych, tylko społecznych. Oczywiście prezydent nie ma bezpośredniego wpływu na spółki. Tutaj pozwoliłem sobie Państwa zaprosić na to spotkanie i chciałem, żebyście Państwo słuchali się to i pokusili się o tą refleksję. Wkładę to na karb Państwa sumieniu, czy rzeczywiście każda złotówka wydawana przez spółkę nie powinna być wydawana w sposób mądry, w taki sposób, który także wpływa na
na rynek pracy. W moim przekonaniu z całą pewnością tak powinno być. Za rok pewno o tej samej porze, szanowni Państwo, także przygotujemy prezentację i zbierzemy dane, jak te klauzule społeczne są stosowane. Pewno poszerzymy to o informacje na temat wartości tych zamówień, a także pokuszę się o taką analizę, czy rzeczywiście stosowanie klauzul społecznych wpłynęło na wartość samego zamówienia. Dziękuję. Teraz Pan Wicemas Rosali. Włączy prezentację. Przepraszam, czy ta analiza dotyczyła 2015 roku? Ta analiza dotyczyła 2015 roku. Nie wszystkich instytucji, tak? Nie ma tutaj między innymi szpitali, nie ma wielu instytucji, które rzeczywiście można byłoby poszerzyć tą prezentację. W następnym roku pewno zrobię to już bardziej kompleksowo. I tak ogrom informacji, które dostałem i przeanalizowanie nie byłoby. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Sądrowski, jestem radcą prawnym, wspólnikiem w Kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza i przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie na tą konferencję, ponieważ temat zamówień publicznych i wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach to jest temat zawodowo mi bardzo bliski, temat, którym się interesuje. Tak, tytułem wstępu, Wielkopolska Grupa Prawnicza to jest kancelaria, która specjalizuje się w zamówieniach publicznych, także w wydatkowaniu środków do 30 tysięcy euro oraz wydatkowaniu środków unijnych. Jako jedyna kancelaria z Wielkopolski obsługujemy Ministerstwo Rozwoju właśnie w zakresie prawa zamówień publicznych. Ja osobiście zamówieniami publicznymi zajmuję się od 10 lat, czyli pamiętam jeszcze czasy, tak jak pewnie większość z Państwa, kiedy jedynym panującym kryterium w postępowaniu było cena. A jeżeli jakiś śmiały zamawiający odważył się zastosować jakieś pozacenowe kryterium, to albo musiał się tłumaczyć, albo od razu padały zarzuty. Zarzuty naruszenia uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, niegospodarności. I to było tym bardziej dziwne, że już od wielu lat w Unii Europejskiej było zupełnie inne nastawienie do stosowania pozacenowych kryteriów. Już w 2009 roku w ponad 50% wszystkich postępowań prowadzonych w Unii Europejskiej stosowano pozacenowe kryteria, gdzie w Polsce ponad 90% to były postępowania, gdzie było jedyne kryterium ceny. I na szczęście w październiku 2014 roku zaczął się nowy etap. Wprowadzono mechanizm, dzięki któremu stosowanie kryterium ceny stało się wyjątkiem. I tutaj oczywiście trzeba pochwalić ustawodawcę za to rozwiązanie, natomiast niestety praktyka już nie jest tak budująca. Bo co z tego, że tak jak pokazuje Urząd Zamówień Publicznych, w 12% postępowań tylko stosujemy jedyne kryterium ceny, skoro te pozostałe kryteria w zdecydowanej większości, które stosują zamawiający, to jest albo gwarancja jakości, albo termin wykonania. A bardzo często się zdarza, że te kryteria mają albo 1, 2, 3, 5% wagi, więc tak naprawdę nie mają żadnego wpływu na realizację zamówienia. I muszę Państwu powiedzieć, że w ciągu najbliższego miesiąca wchodzimy tak naprawdę w nową epokę w zamówieniach publicznych. 18 kwietnia tego roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która z wielu przyczyn jest rewolucyjna. Natomiast rewolucyjne jest przede wszystkim nastawienie, zmiana nastawienia ustawodawcy do celów zamówień publicznych. Jak mówią te nowe dyrektywy unijne, cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego już nie będzie mógł mieć takiego charakteru ekonomicznego. To muszą być cele, które właśnie uwzględniają aspekty środowiskowe, aspekty dotyczące innowacyjności, ale przede wszystkim aspekty społeczne. I tutaj kładzie się szczególny nacisk na stosowanie tych klauzul społecznych. I żeby podkreślić wagę właśnie stosowania klauzul społecznych, to ustawodawca z jednej strony już bardzo precyzyjnie właśnie w nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych mówi nam, jak możemy stosować te klauzule społeczne i w jakich miejscach, jakie mamy narzędzia, żeby wprowadzać do zamówień klauzule społeczne, a z drugiej strony, co dla Państwa jest bardzo istotne, wprowadza de facto obowiązek stosowania klauzul społecznych. I to nie dotyczy tylko zamówień publicznych, to nie dotyczy tylko ustawy Prawo zamówień publicznych, o tym jeszcze będę za chwileczkę mówił. Wprowadza się obowiązki nakładane na zamawiających dotyczące właśnie stosowania klauzul społecznych. I w tej krótkiej prezentacji chciałbym Państwu pokazać tak naprawdę w jakich miejscach postępowania, głównie mówimy tutaj oczywiście o przetargu nieograniczonym, bo to jest podstawowy tryb udzielania zamówień,
w jaki sposób nowelizacja umożliwiać będzie Państwu stosowanie tych klauzul społecznych. Natomiast prawda jest taka, że te dotychczasowe przepisy, które jeszcze obowiązują, one także w większości te rozwiązania przewidują. I możemy mówić o czterech narzędziach stosowania klauzul społecznych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych i w ramach tej nowelizacji. Czyli po pierwsze, pierwsze narzędzie to jest warunek udziału w postępowaniu. To się nazywa klauzula zastrzeżona, czyli de facto możemy ograniczyć możliwość ubiegania się o zamówienia tylko do podmiotów, które właśnie zajmują się tą polityką społeczną. Po drugie, to jest opis przedmiotu zamówienia i tutaj możemy także wprowadzać pewne wymogi dotyczące klauzul społecznych. Proszę też pamiętać o instytucji wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, bo także stosowanie właśnie tego wyjaśnienia także wpływa na stosowanie klauzul społecznych i w końcu mamy te pozacenowe kryteria oceny ofert, które są takim najprostszym mechanizmem wprowadzania klauzul społecznych. I jeżeli chodzi o to pierwsze narzędzie, pierwszy mechanizm, to jest właśnie znowelizowany artykuł 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, że zamawiający może zastrzec, że o udzielenie zamówienia publicznego ubiegają się tylko zakłady pracy chronionej lub też wykonawcy, których głównym celem jest społeczna, zawodowa integracja osób defaworyzowanych, czyli niepełnosprawnych, bezrobotnych, osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób bezdomnych, uchodźców, osób do 30 roku życia lub tych osób po 50 roku życia, jeżeli posiadają status osoby poszukującej pracy bez zatrudnienia, no i także osób będących członkami mniejszości, znajdujących się w trudnej sytuacji. Czyli wprowadzając taki warunek, de facto ograniczamy możliwość złożenia oferty tylko przez te podmioty. Natomiast tutaj jest jedno zastrzeżenie. Musimy wprowadzić taki minimalny wskaźnik procentowy zatrudnienia tych osób i ten wskaźnik nie może być niższy niż 30%. Tutaj ustawodawca obniżył ten wskaźnik, bo na gruncie dotychczasowych przepisów ten wskaźnik wynosił 50%. Więc to jest tak naprawdę bardziej elastyczne rozwiązanie. Drugi mechanizm, i tutaj jest pewna rewolucja dla Państwa. Jeżeli ten przepis się nie zmieni, a nic nie wskazuje na to, żeby w ciągu najbliższego miesiąca się zmienił, to jest nowy artykuł 29 ust. 3 a, który de facto wprowadza obowiązek dla zamawiających, obowiązek zastrzegania specyfikacji, że w ramach zamówień na usługi i roboty budowlane, czyli to nie dotyczy to dostaw, wprowadza obowiązek zastrzegania zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę osób, które wykonują czynności w postępowaniu wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Czyli jeżeli jakieś czynności mają charakter stosunku pracy, to tak naprawdę Państwa obowiązkiem jest zastrzec, że te osoby muszą mieć umowę o pracę. Tak naprawdę to jest przepis, który zmieni rynek zamówień publicznych. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce, tak? Czy będziemy mogli sobie zastrzec, że jakaś część osób będzie miała umowę o pracę, ale prawda jest taka, że czytając ten przepis literalnie, to należy uważać, że wszystkie osoby, które wykonują właśnie te czynności związane z usługami, z robotami budowlanymi, jeżeli te czynności mają charakter stosunku pracy, no to będą musiały mieć umowę o pracę. To jest tak naprawdę największa zmiana w zamówieniach publicznych, jeżeli chodzi o klauzule społeczne. Proszę też pamiętać, że artykuł 29 wprowadza także możliwość przewidzenia specyfikacji, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy właśnie zatrudniają osoby bezrobotne, osoby młodociane, osoby niepełnosprawne. I tutaj mamy dużą swobodę, tak? Bo możemy określić, że na przykład 50% osób wykonujących czynności to są osoby bezrobotne, czy też osoby niepełnosprawne, osoby młodociane. I tak jak mówiłem, takim kolejnym narzędziem, o którym często nie myślimy, to jest ta instytucja wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Czyli jeżeli Państwo macie podejrzenia co do rażąco niskiej ceny, w szczególności jeżeli ta cena odbiega 30% od szacunku zamawiającego albo od średniej ceny w danym postępowaniu, to wtedy musicie Państwo wezwać wykonawcę do
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, natomiast te wyjaśnienia muszą przede wszystkim dotyczyć kosztów pracy z uwzględnieniem przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia. I teraz w połączeniu z tym nowym artykułem 29 ust. 3a, który wprowadza obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę, to te wyjaśnienia nabierają szczególnego znaczenia. Czyli jeżeli będziemy oceniali te wyjaśnienia składane przez wykonawców, to musimy brać pod uwagę właśnie te koszty pracownicze. No i na końcu mamy taki najprostszy sposób wprowadzania klauzul społecznych, czyli kryteria oceny ofert. I tutaj w nowelizacji już ustawodawca wprowadza kilka nowych kryteriów, przykładowo, które możemy stosować, bardzo ciekawych, tak na przykład jak właściwości estetyczne, właściwości funkcjonalne, ale przede wszystkim kładzie nacisk na wprowadzenie kryteriów dotyczących aspektów społecznych, takich jak integracja zawodowa, społeczna, dostępność dla osób niepełnosprawnych. I tak naprawdę dla Państwa to jest najbezpieczniejszy sposób, najprostszy wprowadzania kryteriów społecznych przy założeniu, że waga takiego kryterium to nie będzie 5-10%, bo tak jak mówił Pan Przewodniczący, to tak naprawdę nie będzie miało wpływu na wynik postępowania, na realizację postępowania. To może być kryterium, którego waga będzie co najmniej kilkadziesiąt procent. I jeżeli chodzi o przykłady takich kryteriów, które możecie Państwo stosować, to jest na przykład zatrudnienie przez wykonawcę określonej ilości osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, albo angażowanie do realizacji zamówienia jakichś partnerów społecznych, czy też podmiotów ekonomii społecznej, wprowadzenie rozwiązań dla osób niewidzących, niedowidzących, dla osób niesłyszących, czy też na przykład stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Natomiast w każdym przypadku, niezależnie od tego, z którego narzędzia skorzystamy, czy to będzie warunek udziału w postępowaniu, czy to będzie opis przedmiotu zamówienia, czy kryteria oceny ofert, to musimy pamiętać, żeby się zabezpieczyć przed tym i wprowadzić mechanizm oceny wprowadzania tych klauzul społecznych przez wykonawców. Czyli de facto po prostu musimy zadbać w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, żeby były po pierwsze kary umowne w przypadku niezatrudnienia tych osób bezrobotnych, w przypadku niezatrudnienia osób niepełnosprawnych, jeżeli wykonawca się zadeklarował, także możliwość odstąpienia od umowy, jeżeli te wskaźniki nie zostaną przez wykonawcę osiągnięte. No i na końcu to, o czym mówiłem na początku. Jest ustawa Prawo Zamówień Publicznych, która wprowadza właśnie nam pewne możliwości, ale też pewne obowiązki, ale proszę pamiętać o tym, że coraz częściej ustawodawca będzie wprowadzał w różnych aktach prawnych obowiązki w zakresie stosowania klauzul społecznych. W szczególności, jeżeli to będą projekty unijne. Tutaj takim dobrym przykładem jest program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, który tak zwany POWER 2014-2020, czyli to jest program, w ramach którego realizowane są te projekty szkoleniowe, projekty miękkie. I ten program wprost wprowadza wymóg, że przy zlecaniu usług cateringowych i usług informacyjno-promocyjnych zamawiający musi stosować klauzulę społeczną. Między innymi może ograniczyć możliwość złożenia oferty do podmiotów ekonomii społecznej. I to jest jeden z przykładów, jeżeli chodzi o projekty unijne. Natomiast dotyczących kwalifikowalności wydatków zastrzega się, że każda instytucja pośrednicząca w umowie o dofinansowanie może takie obowiązki wprowadzić. I to tyle, jeżeli chodzi o stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, a także w innych przepisach dotyczących właśnie projektów unijnych. Dziękuję bardzo. Bardzo komunikacyjnie. Szybciutko nam proszę, szanowni Państwo, ostatni minut dyskusja. Chcielibyście Państwo zabrać głos, skomentować te informacje? Jeżeli nie, bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu i ja pozwolę sobie na maila wszystkim Państwu na te same adresy, na które już to zaproszenie wysłać i tą prezentację co do Poznania, informacje te prawne. Tak? Ja mogę mieć pytanie, bo instytucje publiczne, szczególnie w obszarze kultury, w sektorze kultury, one coraz bardziej realizują projekty, coraz bardziej podejmują, realizują pracę w oparciu o projekty. I to nie tylko projekty krótkoterminowe, ale projekty, które mogą trwać nawet 3 lata. Często to są projekty zlecane przez miasto. Między innymi to projekt, przy którym ja pracowałam, projekt dotyczący 2015.
projekt Sprawa Świętego Marcina był realizowany w oparciu o pracę na umowę cywilnoprawną. W gruncie rzeczy nie uważano, żeby była konieczność zatrudnienia tych osób na umowę o pracę, tłumacząc się, że praca ta ma charakter projektowy. Czy te regulacje również jakby mogą zmienić tę sytuację jakby w takich formułach pracy? Szanowni Państwo, to jest tak naprawdę wola zlecającego, bo ta odpowiedź, że te prace zlecone mają charakter projektowy, jest tak naprawdę pewnym uzasadnieniem możliwości, ale tej strony formalno-prawnej zastosowania na przykład umowy dzieła, tak, bo ich głównie to dotyczy. Natomiast to w żaden sposób nie jest odpowiedź na pewne polityczne, społeczne zapotrzebowanie. Ja przez taką konferencję, przez takie dyskusje, Szanowni Państwo, chcę popularyzować, popularyzować ideę kadrów społecznych i chcemy, żeby także dyrektorzy, osoby podejmujące decyzje finansowe, no, czuli się bezpieczniej, tak? Czuli, no, że i ze strony władz miasta, Rady Miasta jest wola zawierania klauzul społecznych i promowania umów o pracę, bo w wielu sytuacjach niestety także będzie się to liczyło, wiązało z podniesieniem kosztów danego zamówienia. Tak? O tym też trzeba otwarcie powiedzieć, ale w moim przekonaniu takie przyzwolenie powinno być. To jest problem instytucji kultury, ma Pani rację. Dzisiaj instytucje kultury w Poznaniu, wiele z tych instytucji jest niedofinansowane, starają się, zresztą wszystkie instytucje, nie tylko instytucje kultury, ale wszystkie jednostki. Cierpią na, no, na, mają ten problem, że tych środków jest mniej niż zadań nałożonych na te instytucje. Gdzieś tam z 10 lat temu, tak jak Pan Michał Suska zwrócił na to uwagę, zwyciężyła idea tworzenia państwa taniego, tak? I no, musimy ten zły trend odwrócić, tak? Trzeba wprost pokazać, że w pierwszej kolejności za pieniądze publiczne chcemy promować umowę o pracę. Tak, tylko ja się zastanawiam, czy praca projektowa czasem nie jest wytrychem, które pozwala ominąć tego typu regulacje. Ale to wszystko zależy od zamawiającego. Jeżeli zamawiający będzie... Chodzi o prawne aspekty. Czy to jest jakby... Ale na przykład, żeśmy się spotkali z tym przy usługach ochrony sprzątania, rozmawialiśmy też z przedstawicielami firmy, oni też wskazywali, że te umowy są często zawierane na takie dosyć krótkie okresy. I na przykład oni twierdzą, że one powinny być, że ten proces kontraktowania powinien być dłuższy, wtedy to ułatwia zawieranie właśnie współpracy, że sami ci właściciele firm są niepewni, tak? Więc sami nie mogą zatrudniać. Więc tutaj ja się zgadzam tutaj, co powiedział Tomasz Lewandowski, że to zależy od zamawiającego, znaczy to po prostu trzeba zmienić ten tryb zamawiania projektowego. Żeby była większa przewidywalność, dłuższe okresy, to jest rozwiązanie tej sytuacji. To jest woli po stronie zamawiającego, tego co mnie zmieniło w tej praktyce prawniczej, Szanowni Państwo, spotkałem się z tym, że w jednej z fabryk przy jakiejś takiej ciągłej, pracownice były zatrudniane w oparciu o umowę o pracę na czas wykonywania określonej pracy. Tak? Więc nie było żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o zawarcie tych umów takich terminowych, bo kodeks takich regulacji nie przewidywał. I dostawały umowę o pracę na czas zrealizowania zlecenia na rzecz firmy X, Y, Z. Tych umów miały w roku kilkadziesiąt. Tak? Inspekcja pracy tego nie kontrolowała, nie sprawdzała, no, ale w sposób oczywisty to jest jakiś absurd, tak? Więc tutaj zamawiający, ktoś, kto dysponuje gotówką, musi wskazać te wzorce i z całą pewnością po drugiej stronie firmy, jeżeli nie będą musiały rywalizować ceną, dla nich to też będzie wygodniejsze. To jest, nie ma potrzeby kombinowania, mówiąc wprost. Ale czy miasto jako organizator dla tej instytucji nie powinien wymagać czegoś więcej, to znaczy nie powinien jakby stawiać pewnej barier granic tego typu rozwiązywaniu kwestii zatrudnień? Słusznie zwrócił przed konferencją na to uwagę Pan Sekretarz, że miasto będzie mogło takie wymagania kształtować, jeżeli też w sposób rozsądny podejdzie do finansowania zadań tych instytucji. I wtedy trudno jest oczekiwać od dyrektorów wykonywania wielu zadań, tak, kosztownych zadań, jednocześnie zapewnienia określonego standardu. Tak? Czasami będzie się to wiązało z koniecznością rezygnacji z niektórych zadań kosztem poprawienia jakości ich wykonania, ale to powinna być świadoma decyzja zamawiającego i w moim przekonaniu w tym kierunku powinniśmy pójść. Pięknie Państwu dziękuję za udział.